Audycja popularno-naukowa. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Świętujemy dzisiaj urodziny Rzymu, po włosku Natale di Roma, bo według tradycji to właśnie 21 kwietnia założono to wyjątkowe miasto nad Tybrem. Moim kolejnym gościem jest dr Przemysław Nowogórski, archeolog i historyk sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Zatem jak to się wszystko zaczęło? 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, według dzisiejszego oczywiście datowania, to dzień, w którym Rzym rzekomo został założony. Dlaczego mówię rzekomo? Dlatego, że mamy jakby dwie narracje. Jedna to jest narracja legendarna, która generalnie pochodzi od Tytusa Liviusza, żyjącego na przełomie er historyka rzymskiego. I druga narracja to jest narracja uczonych, którzy przede wszystkim na podstawie badań archeologicznych, no trochę inaczej niż Tytus Liviusz, czy legendarna sfera założenia Rzymu, przedstawiają tenże proces. Niewątpliwie legenda przebiła się do świadomości samych Rzymian, ale także i pokoleń naszej cywilizacji, zdecydowanie bardziej niż rezultaty badań naukowych. Ten 21 kwietnia traktowany jest jako dzień, w którym został de facto założony Rzym, miasto, przez legendarnego, jak dzisiaj mówimy, twórcę Romulusa. Dziecko, które wraz ze swoim bratem Remusem miało być rzekomo synem boga Marsa, ponieważ matka, która była westalką, a więc musiała zachować czystość seksualną, nie mogła w związku z tym zajść w ciążę, a jednak stało się tak, urodziła bliźnięta. No, nie zdradziła, kto jest ojcem biologicznym, ale oczywiście powiedziała, że Bóg Mars, stąd też Rzymianie często do tego pochodzenia swoich założycieli się odwoływali. A co było dalej? W ogóle była sytuacja bardzo skomplikowana, bo jakbyśmy tak wrócili do początku legendy, to jest ona silnie powiązana z historią miasta, które jest poprzednikiem, nie leży na tym samym terenie, ale w pobliżu, Alba Longa, i właściwie z tamtego miasta mieli wywodzić się założyciele, czy królowie, pierwsi władcy Rzymu, i dochodziło do licznych, prawda, niepokojów właśnie w obrębie rodziny. Stąd między innymi ten problem, że jedna z córek zostaje oddana jako kapłanka bogini Westy. Tu już mamy pewne problemy rodzinne i pewne walki wewnątrz rodziny, ale później dochodzi również do walki między braćmi. Również i tutaj jeden z nich ginie z ręki drugiego, ale nie zaszkodziło to, czy nie przeszkodziło to, żeby nowa osada dość szybko się rozwijała. I tutaj musimy powiedzieć, że mamy tę sferę naukową, która częściowo pokrywa się ze sferą legendarną, mianowicie każdy wie i każdy słyszał, że Rzym jest miastem założonym na siedmiu wzgórzach, czy rozłożonym na siedmiu wzgórzach, i tym najważniejszym wzgórzem, tym pierwszym, od którego zaczyna się historia Rzymu, to jest Palatyn. I tu faktycznie zarówno badania archeologiczne, jak i legenda mówi o tym, że mieście tej pierwszej osadzie, która została założona na Palatynie, ale dość szybko się rozwija i zajmuje inne wzgórza. Są też inne legendy, które przypisują na przykład założenie miasta albo potomkom bogów, albo potomkom ludzi, ale pochodzącym z Grecji, na przykład z Arkadii, gdzie jeden z królów, dokonując morderstwa albo swojego ojca, albo swojej matki, ucieka z Arkadii daleko, bo aż właśnie do Lacjum, i zakłada na Palatynie miasto, król imieniu Ewander. Podobno to on pierwszy użył nazwy Roma i to on stworzył nazwę tejże osady na Palatynie, która nazwą stała się dla osady, no, zajmującej kolejne wzgórza. Gdy mówimy o Rzymie, o starożytnym Rzymie, myślimy przede wszystkim o cesarstwie, może w drugiej kolejności o republice. A często zapominamy, że Rzym na początku był królestwem. W historii Rzymu jako miasto, ale także jako państwa, mamy takie trzy epoki. Królewską, epokę republikańską i epokę cesarską. Ta, która jest najbardziej znana i, znaczy, mówię oczywiście o Rzymie starożytnym, bo mamy także Rzym, który do dnia dzisiejszego przecież funkcjonuje i ma kolejne jeszcze epoki swojej historii. Istotnie pierwsza epoka to jest związana z królami, siedmiu królów o różnym pochodzeniu, także królowie wywodzący się z ludu Etrusków, ludu mieszkającego na północny wschód od Rzymu, na terenie dzisiejszej Toskanii.
Ale co się okazuje, że kiedy doszło do rewolucji, jakiegoś przewrotu w Rzymie, gdzieś między 510 a 508 rokiem przed naszą erą, kiedy to obalony został ostatni król, jak się okazuje, ustaliło się przekonanie o tym, że królowie i w ogóle ustrój królewski to jest najgorsze, co mogło się Rzymowi przytrafić i że to nie jest nic godnego, aby do tego powracać. Tarquinius Pyszny, jeden z królów, już chociażby samo imię wskazuje, czy sam przydomek wskazuje, że no nie był to człowiek godny zaufania i stąd po roku 508, na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, w Rzymie tworzy się specyficzny ustrój, republika, rzecz wspólna, jakbyśmy to przetłumaczyli na język polski, republika, która utrzymała się. No właśnie, tutaj mamy pewien problem, ponieważ jeśli czasy Augusta uważać za początek cesarstwa, to jednak pierwszy etap historii cesarskiego Rzymu to jest jeszcze etap taki dość zbliżony do ustroju republikańskiego. Niewątpliwie Rzym republikański przeszedł w świadomości późniejszych pokoleń, zwłaszcza epoki nowożytnej, chociaż nie bardzo wiedziano tak dokładnie o tym Rzymie, prawda? Ale przeszedł jako symbol właśnie takiej, powiedzmy, no nie chcę użyć zwrotu demokracja, chociaż coś w tym rodzaju, nie mylić to z demokracją oczywiście grecką, ateńską, czy z naszymi czasami, ale jakiś okres takiego dobrobytu, spokoju, oczywiście też rozwój wielki, potęgi, nie tylko terytorialny rozwój samego miasta Rzymu, ale także wielki rozwój terytorialny Rzymu jako państwa. Wróćmy do samych urodzin Rzymu, czyli do 21 kwietnia. To był niezwykły dzień, wyjątkowo celebrowany, bowiem starożytni swój kalendarz liczyli właśnie od założenia miasta. Tytus Livius, historyk, o którym już wspomniałem, użył takiego zwrotu w tytule swojej pracy Historia Rzymu, ab urbe condita, czyli od założenia miasta. I faktycznie cały kalendarz, całą historię Rzymu rozpoczęto liczyć miasta, a z czasem także i państwa rzymskiego, właśnie od założenia, od tego 21 kwietnia. Chociaż w późniejszych wiekach, to znaczy mówię w okresie dojrzałej republiki, także cesarstwa, w różnych częściach Imperium Rzymskiego różne kalendarze były wprowadzane i stosowane, to jednak to symboliczne określenie ab urbe condita funkcjonowało. Zresztą samo określenie urbs było tożsame z pojęciem miasto, ale nie tylko w sensie urbanistyki, ale także Rzymu. Nie trzeba było mówić miasto Rzym, wystarczyło powiedzieć urbs i już wszyscy wiedzieli, że chodzi o Rzym. Dzisiaj to mamy takie świadectwo czy pozostałość, papieskie błogosławieństwo. Urbi et orbi, miastu i światu. Rzym przez wieki był synonimem potęgi, niemal centrum świata. Zresztą nie bez przyczyny mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Faktycznie jest takie powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale żeby być ściśle z historią powiązanym, trzeba powiedzieć, że wszystkie drogi z Rzymu prowadziły, z Rzymu. One wychodziły z Rzymu, co prawda zbiegały się również w Rzymie, ale generalnie to chodziło o to, że wszystkie drogi z Rzymu wychodzą, ponieważ Rzym stał się w pewnym konkretnym momencie, kiedy właściwie można powiedzieć, że Morze Śródziemne było Mare Nostrum, jak to mówiono, nasze morze, wewnętrzne morze. To, co Rzymianie w swojej inżynierii mieli znakomite rozwiązanie, nad czym my dzisiaj bardzo często bolejemy czy ubolewamy, to stan dróg. Tu inżynieria rzymska była perfekcyjna pod względem budowy dróg, mostów, wszelkich innych rozwiązań inżynieryjnych, ale drogi były rewelacyjne. Te drogi rzymskie, nawet takie zdarzenie z czasów wojny sześciodniowej, kiedy jeden z dowódców izraelskich wykorzystał starożytną drogę rzymską, dzisiaj przesypaną piachem, ale istniejącą jako drogę dla czołgów, które miały zaatakować oddziały egipskie. Działo się to teraz, w roku 1967, to pokazuje, jak te drogi rzymskie funkcjonowały i jak były używane. Fenomen Rzymu, zarówno miasta, jak i państwa, to jest fenomen wielokierunkowy czy wieloaspektowy. To, co działało na jego korzyść, co spowodowało sukces, to była polityka i wojsko. I zresztą generalnie, prawda, mówi się, że cywilizacja rzymska to cywilizacja prawa i wojska, ale prawo to również polityka, to również system polityczny. To pociągnęło za sobą korzyści długofalowe i wieloaspektowe, mianowicie gospodarcze,
Rzym był najludniejszym ówczesnym miastem świata, ale naszego świata, nie mówię tam o Chinach czy Dalekim Wschodzie. I teraz jak patrzymy na rzymską historię, widzimy Rzym przez pryzmat Republiki Cesarstwa. Imponujące wielkie miasto, ponad milionowe, gdy chodzi o liczbę ludności, świetnie zabudowane, ale jednak ten rzymski fenomen w pewnym momencie, znowu wiemy kiedy, pod koniec starożytności przygasł. Rzym przestał być siedzibą cesarską. Rzym przestaje mieć znaczenie polityczne, znaczenie artystyczne. Dwór papieski, który funkcjonuje w Rzymie, też nie wypełnia pewnej luki, ale to właśnie dwór papieski, czy ta tradycja chrześcijańska umiejscawiająca śmierć apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, spowodowała, że nabrało ono nieprzerwanie ważnego znaczenia religijnego. Odżywa i właściwie do dnia dzisiejszego nieprzerwanie pod względem kulturowym, a co za tym idzie dość szybko także i politycznym, pełni decydującą rolę. Powiedział dr Przemysław Nowogórski, archeolog i historyk sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Kolejna Eureka już tradycyjnie w poniedziałek. Jakub Domoracki, dobrego wieczoru. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.